Rozdział 18 komentarza do 5 Księgi Mojżeszowej. Autor komentarza Charles Henry McIntosh. Komentarz do wtórego prawa, do Księgi Wtórego Prawa, czyli do 5 Księgi Mojżeszowej. Kapłan i prorok. Dział kapłana i lewity. Kapłani i lewici generalnie traktowani są w 5 Księdze Mojżeszowej jako jedna klasa. Tak jest i tutaj. Zwróciliśmy już na to uwagę, że również i to jest szczególną cechą typową dla rozważanej przez nas księgi, to znaczy 5 Księgi Mojżeszowej. W 3 poprzednich księgach, w których mowa jest o kapłanach i lewitach, jest inaczej. Powodem tej odmienności może być to, że w 5 Księdze Mojżeszowej Bóg chce postawić na pierwszym planie zbór izraelski jako taki. Dlatego kapłani rzadziej występują w swojej urzędniczej godności. Ową wielką, przewodnią myślą, która przeplata się przez całą księgę, jest fakt, że Izrael stoi w bezpośredniej relacji z Panem. W rozdziale, któremu chcielibyśmy teraz przyjrzeć się nieco bliżej, kapłani i lewici stoją przed naszymi oczyma jako słudzy Pana, zależni od Niego we wszystkim i zjednoczeni z Jego ołtarzem oraz Jego służbą. Jest to bardzo znaczące i otwiera przed nami rozległe pole dla praktycznych, ważnych pouczeń dla Kościoła Bożego. Wystarczy jedno spojrzenie na historię Izraela, by przekonać się, że zwykle, gdy sprawy w ludzie Bożym dobrze się układały i sam lud znajdował się w miarę dobrym, duchowym stanie, to ołtarzowi Pana poświęcano należną uwagę. Co za tym idzie? Kapłani i lewici otrzymywali należny im dział. Gdy Pan posiadał swój dział, to również i jego sługom niczego nie brakowało. Gdy on był jednak zaniedbywany, to i oni, oboje, to jest Pan i jego sługa, byli ze sobą nierozerwalnie powiązani. Lud miał za zadanie składać Panu należne jemu ofiary, którymi on z kolei dzielił się ze swoimi sługami. Kapłani i lewici nie mieli żądać ich bezpośrednio od ludu, którego przywilejem było zanoszenie swych ofiar na ołtarz Pana. Bóg pozwalał swoim sługom odżywiać się owocem oddania swojego ludu. Takie były już wtedy myśli Boże odnośnie sług pańskich. Mieli oni żyć z dobrowolnych ofiar, które przynosił Panu cały zbór Izraela. Niestety, za dni zepsutych synów Heliego widzimy smutne lekceważenie tego klarownego porządku. Jeżeli spojrzymy do 1 Samuelowej, 2 rozdział 13 do 17 wersetu, to zobaczymy takie informacje. To, co czytamy w 1 Księdze Samuela, jest straszne. Skutkiem tego bezbożnego postępowania był sąd Boży nad domem Helego. Nie mogło być inaczej. Skoro słudzy ołtarza ściągnęli na siebie winę tak poważnej nieprawości i bezbożności, Bóg nie mógł milczeć. Niemniej jednak normalny stan rzeczy opisany w naszym rozdziale, to znaczy rozdziale 18, 5 Księgi Mojżeszowej, stał w skrajnym kontraście z bezprawiem synów Heliego. Jak już zauważyliśmy, Pan pragnął otrzymywać od swego ludu dobrowolne ofiary, którymi dzielił się ze sługami ołtarza. Zatem ich materialne powodzenie, bądź też niepowodzenie, zależało od tego, jak lud traktował Pana i jego ołtarz. Lewici i kapłani pozostawali
w najściślejszym związku z oddawaniem czci i służbą Bożą. O ileż milsze jest to, co działo się za pełnych chwały dni panowania króla Hiskiasza. W czasie, gdy służba Boża w Judzie została przywrócona, zaś serca ludu były wypełnione szczęściem i oddaniem Panu. Porównaj z drugą Kronik, 31 rozdział, od 2 do 10 wersetu. Ołtarzowi poświęcano tak wiele uwagi, że nie tylko bez problemu zaspokojone zostały wszystkie potrzeby sług pańskich, lecz jeszcze dużo pozostało. Z pewnością był to radosny widok dla Boga Izraela oraz powód do radości dla tych, którzy zgodnie z powołaniem Pana i swoim przeznaczeniem poświęcili się służbie Jego ołtarza i świątyni. Zważmy zwłaszcza na słowa, jak to było przepisane w zakonie pańskim. Druga Kronik, 31 rozdział, werset 3. Na tym autorytecie Hiskiasz opierał swoje działanie od początku do samego końca. Co prawda, nie można już było zobaczyć jedności Izraela, a ogólny stan rzeczy za dni Hiskiasza był naprawdę zniechęcający. Niemniej jednak słowo Pana było tak samo prawdziwe, jak za dni Dawida czy Jozuego, i nic nie straciło ze swojej mocy. Hiskiasz odczuwał, że słowa z 5 Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, od 1 do 8 wersetu, można było odnieść do jego czasu i sumienia oraz, że on sam wraz z całym ludem posiadał odpowiedzialność, by zgodnie ze swoimi możliwościami postępować zgodnie z tym przykazaniem pańskim. Czyż kapłani i lewici mieli cierpieć głód i żyć w biedzie tylko z tego powodu, że widzialna jedność Izraela została zniszczona? Z pewnością nie. Ci słudzy Pana stali bądź upadali w zależności od tego, ile posłuszeństwa okazywano przykazaniom pańskim. Ile uwagi poświęcano sprawie Bożej i uwielbieniu. Sytuacja i okoliczności mogły ulec zmianie i Izraelita mógł znaleźć się w położeniu, które uniemożliwiało mu wypełnienie wszystkich szczegółów dotyczących lewickich przepisów. Niemożliwe było jednak, aby znalazł się w sytuacji, w której nie mógłby dać wyrazu swojego oddania Panu. Jego sprawom, jego ołtarzowi i zakonowi. Tak więc cała historia Izraela dowodzi, że gdy lud znajdował się w dobrym stanie, to myślano również o ołtarzu Pana i jego sługach. Gdy serca jednak ziębły i obojętniały, gdy zaczynały dominować egoizm oraz smutna dążność do urzeczywistniania swych zainteresowań, to również dzieło Pana i jego słudzy popadali w niełaskę i zapomnienie. Przykład takiego stanu rzeczy znajdujemy w 13 rozdziale Księgi Nehemiasza. Gdy Nehemiasz, wierny sługa pański, po krótkim pobycie w Babilonie znowu dotarł do Jerozolimy, musiał stwierdzić z głębokim bólem, że pod jego nieobecność stało się wiele smutnych rzeczy. Między innymi zaniedbano lewitów. Dowiedziałem się także, że nie dostarczano lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Nehemiasza 13 rozdział, 10 werset.
tym smutnym czasie nie było mowy o mnóstwie ofiar, a z pewnością nie jest łatwo pracować i śpiewać, gdy nie ma się nic do jedzenia. Nie było to zgodne z zakonem. Nie było to zgodne z zakonem Pana ani z miłością Jego serca. Była to wielka hańba dla ludu, że z powodu jego zaniedbania słudzy pańscy czuli się zmuszeni pozostawić służbę i dzieło Pana, by uchronić się przed klęską głodu. Był to doprawdy opłakany stan i Nehemiasz ostro zganił za to lud. Jak czytamy? Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem: dlaczego jest zaniedbany dom Boży? Potem zebrałem ich razem, postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród Lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakkura, syna Mataniasza. Oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. Nehemiasza, 13 rozdział, 11 do 13 wersetu. Potrzebna była znacząca liczba wypróbowanych wiernych mężów, by rozdać kosztowny owoc oddania ludu pomiędzy ich braci. Mężów, którzy byli w stanie wiernie zarządzać skarbami Pana i zaspokoić potrzeby Jego sług w niestronniczy sposób. Takie było rozporządzenie Boga Izraela, które zostało z radością spełnione przez wiernych Izraelitów jak Hiskiasz czy Nehemiasz. Obfity strumień błogosławieństw wylał się od Pana ku jego ludowi, po czym powrócił od ludu do swego źródła, to jest do Pana. Jego słudzy mogli czerpać z Niego ku całkowitemu zaspokojeniu wszystkich swoich potrzeb. Gdy Lewici zmuszeni byli powrócić na swoje pola, Pan zostawał przez to zniesławiony. Było to dowodem na to, że Jego dom został zaniedbany i że nie było w nim należnego utrzymania dla Jego sług.